pierwszy poniedziałek, radość mnie rozbiera, że po dwóch miesiącach pójdę do fryzjera. Włosy mi na oczy spadają jak siano, ciężko je ogarnąć, w szczególności rano. Zniszczone końcówki, włosy przetłuszczone, choć codziennie myję przeróżnym szamponem. Czapkę założyłem, nikt ich nie widzi, bo takiej fryzury się każdy wstydzi. Dzwonię się umówić na pierwsze szczerzenie, gdzie mnie zaskoczyło prawdziwe zdziwienie. Wizytę dopiero mam za 3 miesiące i w grę też nie wchodzą tu żadne pieniądze. Kiedyś do lekarza tak długo czekałem, jak mu dałem w łapę, moment wyzdrowiałem. Fryzjera nie kupisz, bo to nie jest lekarz, choćby dawał w łapę, to kolejce czekasz. Lecz przez 3 miesiące urosną mi włosy, na nic te nożyczki